Obiekt, który dzisiaj Wam prezentujemy, chcieliśmy niejednokrotnie zwiedzić, pokazać Wam, jak wygląda w środku. Niestety na tą chwilę utwierdziliśmy się w przekonaniu, że jest on nieosiągalny i jest niedostępny. Na tą chwilę posiada nowego właściciela, który bardzo solidnie zadbał o to, żeby nikt się do niego nie dostał. Jest nawet założony alarm. Jest to na tą chwilę obiekt monitorowany i chroniony, więc nie da się do niego wejść. Aczkolwiek pokażemy Wam go przynajmniej z zewnątrz, mniej więcej teren, na jakim się znajduje. A jest to pałac, którego powstanie datuje się na 1801 rok, zbudowany w stylu neorenesansowym, stylizowanym na włoski. Bardzo bogata historia. Po II wojnie światowej majątek przejął zakład rolny. Wnętrza przerabiano kilkukrotnie, dostosowując je do potrzeb biurowych. W 90-tych latach zakład upadł, a obiekt przekształcono na wojskowy ośrodek szkoleniowy, który w późniejszym okresie przejęła Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i przekazała go tak naprawdę za darmo Izbie Rolniczej. Izba Rolnicza próbowała ten obiekt wyremontować i przywrócić mu dawną świetność, jednak nie udało jej się otrzymać dotacji na ten cel, więc kilka lat temu został sprzedany nowemu właścicielowi prywatnemu, który, tak jak mówiłem, zadbał o to, żeby nikt niepowołany nie był w stanie dostać się do jego wnętrza. Jakie są plany, jeżeli chodzi o ten zabytek? Ciężko powiedzieć, szukałem informacji, niestety nie udało mi się nic znaleźć, więc no mam nadzieję, że zostanie on odrestaurowany i kiedyś uda nam się zobaczyć, jak wygląda wewnątrz. Trzymajcie się.